Cześć, witajcie serdecznie. Dziś nagranie w nieco innym kadrze. Postanowiłem wykorzystać to piękne słoneczne słońce. To piękne słoneczne światło. Postanowiłem wykorzystać to, że dzień jest naprawdę bardzo ładny i przygotować dla Was taki niedzielny odcinek. Cały czas otrzymuję wiadomości, zapytania na temat tego, jak zacząć uczyć się angielskiego, jak zacząć naukę angielskiego dla początkujących, czyli dla osób, które albo nigdy wcześniej się nie uczyły, albo są na takim poziomie, gdzie nie czują się najlepiej. I wbrew pozorom jest to temat dość popularny, czyli uczyliśmy się tego angielskiego gdzieś w szkole, przechodziliśmy z klasy do klasy, angielski był zdawany i uczony się po to, żeby zdawać jakieś egzaminy, kartkówki, klasówki, ale nie był to taki angielski, żeby się faktycznie czegoś nauczyć, a gdy jest to nieużywana umiejętność, ona bardzo szybko zanika. Dlatego dziś, jeśli jesteś osobą początkującą, jeśli zaczynasz od zera albo z poziomu bardzo podstawowego, to mam dla Ciebie takie 4 punkty, które musisz wdrożyć do swojej nauki języka angielskiego. Zapisałem sobie tutaj nawet taką małą ściągę, którą chciałbym teraz wykorzystać. Zatem po pierwsze, warto mieć jakiś plan, ponieważ gdy nie masz planu, to nauka wygląda w taki sposób. Będę się uczyć angielskiego, kiedyś się nauczę angielskiego i przekładasz to kiedyś, na następne kiedyś, na następne kiedyś. Weź sobie kartkę, weź sobie długopis, czy kalendarz, czy jakiś mały notesik i zaplanuj sobie po następujące postępowanie. Czyli po pierwsze, pierwsze 2-3 tygodnie przeznaczasz na naukę zwrotów. Nie żadnych słówek, nie żadnych list słówek, tylko zwrotów. Ma być to 200-300 takich zwrotów, które możesz nazwać zwrotami Survival English. To jest takie zaczęcie nauki from scratch, czyli od zera. Dlaczego 2-3 tygodnie? Ponieważ możesz dziennie nauczyć się takich zwrotów 10 i będzie to zdrowe podejście, gdzie nie będzie trzeba jakoś sztucznie wykorzystywać super technik pamięciowych do tego, żeby wbijać sobie te słówka i zwroty do głowy. Możesz to w miarę naturalnie opanować. Jakie to mają być zwroty? No przede wszystkim ja idę, ja robię coś, czy ty robisz coś. Kwestie związane z opisywaniem siebie, z opisywaniem rzeczywistości. Jeżeli nie masz pomysłu na takie 200 podstawowych zwrotów, to oczywiście tutaj mogę delikatnie zareklamować mój produkt, czyli Enlinado. Tam znajdziesz m.in. lekcje z takimi 200 najpopularniejszymi słówkami, oczywiście ubranymi w przykłady, czyli w zwroty. W zwroty możesz to sobie później samodzielnie przerabiać, dostosowywać do własnych potrzeb. Natomiast jeśli masz czas, motywację, przygotuj sobie coś, co będzie potrzebne tylko dla Ciebie. I uwaga, uwaga, bardzo ważne, żeby nie skupiać się tutaj na jakichś kwestiach gramatycznych, żeby nie zastanawiać się, dlaczego tak jest, a dlaczego nie tak, a dlaczego to jest takie inne od języka polskiego. Najlepsza odpowiedź na początku to po prostu, bo tak. Tak ma być, bo to jest inny język. Gdy już mamy opanowane te 200-300 podstawowych zwrotów, które będą nam pomagały przetrwać w środowisku anglojęzycznym, przechodzimy, moi drodzy, do rozmowy, czyli punkt drugi. Tego, czego najbardziej się boją chyba wszyscy ludzie uczący się języków obcych, przynajmniej ci początkujący. No i na początku pewnie nie będziesz rozmawiać z Anglikiem czy z Amerykaninem na poziomie, który pozwalałby Ci swobodnie się komunikować. Dlatego jeśli bardzo się tego boisz, boisz się tych wszystkich kwestii typu rozmowy na migi, poszukiwanie słów w czasie rozmowy, na przykład w Google Translate, to po prostu wykorzystaj do tego platformy, na których możesz pisać. Dokładnie tak. Są platformy, komunikatory, które pozwalają Ci pisać z obcokrajowcami, co daje czas na przetłumaczenie z angielskiego na polski, a także na odwrót, czyli z polskiego na angielski. I taka forma pozwoli Ci po pierwsze poznawać naturalne zwroty, słownictwo, które występuje podczas takiej rozmowy daily speaking, a także nauczysz się nowych słów, które Ty będziesz mógł czy mogła wykorzystywać w rozmowie, po prostu od siebie tłumacząc je z polskiego na angielski. Skąd znaleźć takich ludzi? Przecież nie będziesz ich zaczepiać na Facebooku czy gdzieś tam w różnych przypadkowych miejscach. Są od tego odpowiednie platformy, miejsca i tutaj też mógłbym zaproponować swój kurs Enlinado, w którym oczywiście poświęciłem cały dział na to, gdzie znaleźć takich ludzi, jak z nimi rozmawiać, o czym dokładnie wiedzieć, czego unikać i tak dalej. Podpowiem Ci tylko, że jest mnóstwo tego typu platform, są one płatne, są darmowe, jest oczywiście mnóstwo płatnych, a gdy ruszysz głową, znajdziesz też takie osoby na Facebooku, bo wystarczy znaleźć grupy, gdzie obcokrajowcy uczą się języka polskiego. Zatem planujesz sobie, że przez kolejne miesiące piszesz, czy jeśli jesteś na tyle odważną osobą, rozmawiasz z kimś, widząc się na kamerce i w ten naturalny sposób uczysz się naturalnego języka, co jest bardzo ważne. Równolegle uczysz się podstaw gramatyki. Na początku mówiłem, że nie uczysz się gramatyki i nie musisz się na tym koncentrować, co nie znaczy, że gramatyka nie jest ważna, bo ktoś może to opacznie zrozumieć, że gramatyka to w ogóle jest bez sensu, zbędna. Nie do końca tak jest. Ja wiele razy podkreślałem, że gramatyka nie jest najważniejsza i nie jest też najważniejsze, żeby umieć wszystkie zasady gramatyczne, żeby mówić w 100% poprawnie, bo to jest troszeczkę nadproduktywne.
Umiejąc 100 słów, będziesz mógł czy mogła powiedzieć teoretycznie 100 różnych zwrotów w różnych sytuacji. Umiejąc 100 zasad gramatycznych, nie znając słówek, nie zrobisz tak naprawdę nic. Zatem zastanów się, czy lepiej mówić niepoprawnie, ale się komunikować, czy lepiej zastanawiać się zbytnio na gramatyce i nie umieć się komunikować. Myślę, że odpowiedź jest tutaj jasna. Zatem przechodzimy w tym momencie, gdy już rozmawiamy z ludźmi, do podstaw gramatyki. I co to są te podstawy? Po pierwsze, czasownik to be, czyli ja jestem, ty jesteś, ona jest, oni są i tak dalej, co pozwoli ci zbudować mnóstwo sytuacji, opisać mnóstwo sytuacji. Po drugie, 4 podstawowe czasy. 4, nie żadne 6, 12 czy 16, jak się czasem słyszy. 4, czyli present simple, present continuous, future simple i past simple. Z tymi czasami swobodnie przetrwasz w języku angielskim przez kolejne miesiące, a nawet lata. Tak, myślę, że lata bez większego problemu. Później z czasem dorobisz sobie perfekty, ale to już jest temat na inny odcinek. Dodatkowo poza czasami kwestie zadawania pytań, liczba mnoga, tryb rozkazujący, to oczywiście wszystko się przyda, żeby to umieć rozróżnić. Gdy już będziesz umieć te zwroty, będziesz widzieć pewne zależności w języku, to wszystko to, jakby nauka gramatyki będzie uwieńczeniem tego. Po prostu w łatwy sposób sobie poskładasz te klocki, dokładnie tak samo jak ma to miejsce podczas nauki języka polskiego. Bo ty, ucząc się języka polskiego, chyba nie zaczynałeś, czy nie zaczynałaś od przypadków, czy od trzech czasów, czy na przykład od formy dokonanej, czy niedokonanej. Nie sądzę. I w tym samym czasie jeszcze koniecznie trzeba wdrożyć czytanie, a także oglądanie materiałów przeznaczonych do nauki, na przykład scenek sytuacyjnych, które są bardzo dobrym ćwiczeniem, ponieważ możesz się słuchać, możesz poznać naturalne zwroty, możesz to robić praktycznie w każdych warunkach. W domu, jadąc do pracy, w samochodzie, w pociągu. I nie jest to jakoś bardzo czasochłonne. 5, 10, 15 minut dziennie może wystarczyć. Chociaż im więcej, tym lepiej. No, tak więc zaplanuj sobie to w czasie, bo wiedzieć to jedno, robić to drugie. Egzekwuj to, co sobie zaplanujesz, czyli jeśli faktycznie dziennie masz zrobić jakieś zadania dotyczące języka angielskiego, to staraj się to robić. Postępując w taki sposób, raz będzie łatwiej, raz będzie trudniej, ale nie ma możliwości, żeby się nie nauczyć języka angielskiego. Zatem trzymam za Ciebie kciuki i pozostaje mi zaprosić Cię do kolejnego odcinka, który już niebawem. Jeśli jeszcze nie jesteś moim subskrybentem, to koniecznie kliknij ten czerwony przycisk i zostań ze mną nieco dłużej. Znajdź mnie też na Facebooku i Instagramie pod taką samą nazwą, czyli Enlinado. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć!